Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części szkolenia dotyczącego konfiguracji ECRF-u. Dzisiaj opowiem Państwu o tym, w jaki sposób skonfigurować zarządzanie produktem badanym. Wybieramy aplikację MZB, czyli moduł zarządzania badaniem, a następnie wybieramy przycisk Zarządzaj badaniem obok nazwy wybranego badania. Przechodzimy do zakładki Produkt badany i wybieramy przycisk Uzupełnij informacje. Oczywiście ten przycisk jest widoczny tylko do momentu, dopóki nie uzupełnimy informacji o naszym produkcie badanym. W następnym kroku wybieramy, czy w badaniu jest jeden produkt, czy kilka produktów. Tutaj zwracam uwagę na to, że jeśli mamy jeden produkt, ale w kilku różnych dawkach, warto rozważyć zapisanie go jako kilka produktów badanych. Możemy teraz przejść do konfiguracji naszego pierwszego produktu badanego. Najpierw podajemy nazwę produktu, a następnie z listy rozwijanej wybieramy postać produktu. Jeżeli interesującej nas postaci nie ma na liście, oczywiście bez problemu możemy ją dodać. Aby dodać kolejną postać produktu, wybieramy ikonę tarczy znajdującą się w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie obok zakładki Postać badanego produktu wybieramy przycisk Przejdź. Wybieramy przycisk Dodaj wartość i wprowadzamy nazwę oraz kod danej postaci badanego produktu. Po zatwierdzeniu zmian ta postać będzie już dostępna na naszej liście wyboru. Następnie podajemy informacje na temat ilości substancji czynnej oraz na temat liczby sztuk w opakowaniu. Gdyby okazało się, że na liście rozwijanej nie ma interesującej nas jednostki, również, podobnie jak uprzednio, możemy ją dodać do słownika. W tym celu wybieramy ikonę tarczy znajdującą się w prawym górnym rogu i klikamy przycisk Przejdź znajdujący się obok zakładki Jednostki klienta. Gdyby okazało się, że naszym produktem badanym są na przykład tabletki, gdzie każda z tabletek ma swój własny kod opakowania, ma swój własny kod, swój własny numer, wówczas zaznaczamy, że ilość w opakowaniu to jedna sztuka. Następnie oznaczamy, czy badany produkt będzie wydawany jednorazowo, czy będzie to dawka powtarzalna, wielorazowa, czyli inaczej dawka dobowa. I tutaj podkreślam, jeśli produkt wydamy tylko raz, wówczas wybieramy opcję dawka jednorazowa. Jeśli produkt będzie wydawany więcej niż raz, wówczas wybieramy opcję dawka dobowa. Następnie definiujemy, w jaki sposób będzie wydawany nasz produkt badany. Czy będziemy wydawali całe opakowanie, czy będziemy wydawać pojedyncze ampułki z tego opakowania. Ten drugi przypadek ma zastosowanie wówczas, gdy zarówno opakowanie zwiotcze, jak i ampułka mają własne numery. W ostatnim kroku wybieramy, w którym ramieniu znajduje się produkt badany. Oznacza to, że dla wszystkich pozostałych ramion zostanie utworzone placebo danego produktu. Jeżeli zaznaczyliśmy, że w danym badaniu jest kilka produktów badanych, możemy teraz dodać kolejny produkt, klikając na przycisk Dodaj kolejny produkt. Po dodaniu wszystkich produktów potwierdzamy zmiany przyciskiem Zapisz. Po skonfigurowaniu produktu badanego musimy wejść do aplikacji listę kodów opakowań. W prawdziwym badaniu ta lista kodów opakowań będzie prawdopodobnie przygotowywana przez dostawcę produktu badanego. Natomiast w celach szkoleniowych musimy taką listę przygotować sobie sami. Warto też wiedzieć, jak taka lista ma wyglądać, by móc przekazać odpowiednie instrukcje dostawcy produktu. Odpowiednio przygotowany plik powinien być w formacie CSV, powinien nie zawierać nagłówków,
Kolejne wartości powinny być oddzielone za pomocą średnika, natomiast zawartość tego pliku zależy od tego, jak skonfigurowaliśmy nasz produkt badany. Jeżeli wybraliśmy, że wydajemy pojedyncze ampułki, a w badaniu jest tylko jeden produkt badany, wówczas przygotowany przez nas plik powinien zawierać w pierwszej kolumnie kod opakowania, w drugiej kolumnie kod ampułki, w trzeciej kolumnie ramię, do którego przyporządkowany jest dany produkt, następnie kod ośrodka oraz datę ważności. To, co jest niezwykle ważne, ramiona muszą mieć dokładnie taką samą nazwę, jak te skonfigurowane w module zarządzania badaniem. Również kod ośrodka musi być taki sam, jak podany w aplikacji. Jeżeli zdefiniowaliśmy, że w badaniu występuje kilka produktów badanych, ale nadal wydajemy je w postaci pojedynczej ampułki, odpowiednio przygotowana lista kodów opakowań w pierwszej kolumnie powinna zawierać nazwę leku. Znowu, nazwa powinna być dokładnie taka sama, jak ta skonfigurowana w module zarządzania badaniem. W drugiej kolumnie powinien znajdować się kod opakowania, a w trzeciej kod ampułki. Czwarta kolumna zawiera tak lub nie. Jest to odpowiedź na pytanie, czy dany produkt to placebo. Czyli jeśli jest to placebo, dajemy tak. Jeśli jest to produkt, dajemy nie. Następna kolumna to kod ośrodka i ostatnia data ważności. Trochę prościej wygląda taki plik w sytuacji, gdy wydajemy całe opakowania i w badaniu jest tylko jeden produkt badany. Wówczas pierwsza kolumna zawiera kod opakowania, druga kolumna wskazuje na ramię, do którego ma trafić dane opakowanie, trzecia kolumna to ośrodek badawczy, a czwarta data ważności. Analogicznie, gdy wydawane jest całe opakowanie, ale mamy kilka produktów badanych, to w pierwszej kolumnie umieszczamy nazwę produktu, dokładnie taką samą, jak ta, którą podaliśmy w module zarządzania badaniem. Następnie podajemy kod opakowania, informację, czy jest to placebo, znowu w formacie tak lub nie. Podajemy kod ośrodka i datę ważności. Po przygotowaniu takiej listy kodów opakowań musimy ją wgrać do systemu. Wybieramy więc w zakładce produkt badany kartę lista kodów, a następnie przycisk wgraj etykiety produktu. W wyskakującym oknie mamy możliwość wgrania naszego odpowiednio przygotowanego pliku zawierającego listę kodów opakowań. Jeżeli okaże się, że wgrywane przez nas kody już istnieją w systemie, aplikacja nas o tym poinformuje. Analogicznie, jeżeli przygotowana przez nas lista zawiera błędy, system również wyświetli odpowiedni komunikat. Po poprawnym wgraniu listy kodów musimy wprowadzić nasze produkty również do magazynu. W tym celu wybieramy zakładkę Stan magazynowy, a następnie wybieramy przycisk Wprowadź produkty na stan z pliku dostawcy. Wówczas pojawi nam się okno wgrywania plików, do którego wgrywamy dokładnie ten sam plik, który wgraliśmy w zakładce Lista kodów. Po poprawnym wprowadzeniu produktów do magazynu pojawią nam się one na liście ze statusem Przyjęte na stan. Musimy teraz oznaczyć, że z danymi produktami jest wszystko w porządku i że nadają się one do wydania pacjentowi. Zatem przechodzimy do zakładki Przyjęte na stan i zaznaczamy albo wszystkie produkty, albo wszystkie widoczne, albo wybrane. I po zaznaczeniu wybranych kodów opakowań wybieramy przycisk Zmień statusy. Następnie, jeśli z produktem jest wszystko w porządku, zmieniamy jego status na do wydania. Natomiast jeśli produkt jest na przykład wadliwy, oznaczamy to statusem
składliwy produkt. Opakowania, które oznaczyliśmy jako nadające się do wydania, możemy podejrzeć w zakładce do wydania. Podobnie jak w części dotyczącej randomizacji, tutaj również często pojawia się pytanie o to, dlaczego użytkownik nie widzi w swoim module zarządzania badaniem zakładki produkt badany. I odpowiedź również jest analogiczna. Wszystko zależy od tego, jakich odpowiedzi udzieliliśmy, konfigurując nasz moduł zarządzania badaniem. Było tam pytanie, czy w danym badaniu zarządza się produktem badanym. Jeśli wybierzemy odpowiedź tak, wówczas ta zakładka jest dla nas dostępna. Jeżeli wybierzemy odpowiedź nie, tej zakładki niestety widzieć nie będziemy. Informacje na temat produktu badanego, takie jak jego nazwa, sposób dawkowania czy wydawana postać produktu, możemy w każdej chwili edytować. Wystarczy, że w zakładce produkt badany wejdziemy w kategorię informacją o produkcie i klikniemy na nazwę interesującego nas produktu. Wówczas pojawia nam się przycisk edytuj i po kliknięciu go możemy wprowadzać zmiany. To tyle w tej części szkolenia, natomiast już teraz zapraszam Państwa do kolejnej części, gdzie opowiem, w jaki sposób wydawać produkty badane, jak nimi zarządzać z perspektywy użytkownika.